sowiecka Rosja zaatakowała państwo polskie, które wówczas walczyło już z nazistowskimi Niemcami. Myślę, że powinniśmy również pamiętać o najważniejszym momencie. Zostaliśmy zdradzeni przez naszych zachodnich pseudosojuszników. Mam tu na myśli oczywiście Francję i Anglię, które nie wywiązały się z podpisanego wcześniej paktu. Dając w ten sposób zielone światło Niemcom oraz Rosjanom na tak naprawdę na rozpoczęcie fali zbrodni o narodzie polskim. Pamiętajmy tym bardziej, aby dziś opierać swoje bezpieczeństwo i potencjał obronny włącznie na własnej polskiej sile, bo historia pokazała nam m.in. w 1939 roku, że tak naprawdę na sojuszników nie można liczyć. Musimy liczyć przede wszystkim na swój naród, na swoją armię. No, takie niestety są reguły politycznej gry. Kto ich nie przestrzega, ten przegrywa. No i pamiętajmy o tym, że okupacja rozpoczęła się w 1939 roku i o ile niemiecka okupacja skończyła się 6 lat później, tyle radziecka okupacja w praktyce skończyła się tak naprawdę dopiero w 1989 roku. Nie możemy, nie możemy mówić, że Związek Radziecki kiedykolwiek był naszym sojusznikiem. To zawsze był wróg narodu polskiego i okupant. Myślę, że powinniśmy pamiętać nie tylko o bohaterach, którzy stanęli w obronie wschodniej Polski i nie tylko o cywilnych mieszkańcach naszego kraju, którzy w tym czasie zginęli. Ważne jest też to, aby pamiętać o cywilnych mieszkańcach Polski, którzy zostali przymusowo wywiezieni na Syberię. Trafili do łagrów oraz do kołchozów. Większość z tych ludzi niestety nigdy nie wróciła do Polski. Potomkowie do dzisiaj mieszkają w Kazachstanie i w Rosji. I tak naprawdę nie mają możliwości powrotu do naszego kraju. Państwo polskie w żaden sposób o to nie próbuje nawet o to zadbać. Polska mniejszość na Kresach Wschodnich, czy na Wileńszczyźnie i Ukrainie, czy też tam dalej, na przykład w Kazachstanie, czy na Syberii, została przez państwo polskie zaniedbana. Polska władza kompletnie o tych ludziach zapomniała. Nasi rodacy nie mogą liczyć na żadną pomoc od państwa polskiego. Nie mogą również liczyć na żadną pomoc od władz rosyjskich, które w żaden sposób nie poczuwają się do odpowiedzialności za to, co zdarzyło się w 1939 roku i trwało przynajmniej do 1989 roku. Jeszcze raz chcę państwu podziękować za to, że państwo się tutaj zjawili, bo mamy tak naprawdę świadectwo tego, ilu ludzi pamięta o narodzie radzieckiej inwazji na Polskę. Ilu ludzi ma w głowie fakt, że to była tak naprawdę wojna z dwoma rywalami. Wielu ludzi pamięta tylko o niemieckiej agresji.